Cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski witam Was w kolejnym poniedziałku Tradera. Dzisiaj zajmiemy się znów analizą rynku Bitcoina. Bo, jak wiecie, w ostatnim piątku Tradera e, była ostatnio właśnie analiza Bitcoina, w której mówiłem o możliwych spadkach. Zaraz ją omówimy i oczywiście zobaczymy, jaki był jej rezultat. A następnie przechodzimy do oceny aktualnej sytuacji na rynku. Pamiętajcie, oczywiście, o tym żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną i wszystkie decyzje podejmujecie, podejmujecie na własną odpowiedzialność, a wszystko co usłyszycie w tym filmie jest tylko moją prywatną opinią. Jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław zaczynajmy. Jak wiecie ostatnio tutaj w piątek 6 marca udostępniłem analizę Bitcoina. Była ona na moim kanale YouTube, jak i na TradingView. I jak wiecie tutaj w tej analizie mówiłem o możliwych spadkach. Zresztą tutaj zwróćcie uwagę. Informowałem o tym, że aktualnie cena bitcoina zareagowała w strefie, gdzie są dwie przewagi na spadki, tak, zasięg tej strefy 8,900, 9,350, oznaczyłem tutaj tą szarą strefą, żebyście wiedzieli dokładnie, o której strefie mówię, która strefa cenowa dla mnie jest strefą, od której cena może spadać, tak, zwróćcie uwagę, aktualnie cena wróciła do tej strefy, która nadal jest możliwym sygnałem na spadki, ale najpierw Lokalny trend wzrostowy, czyli tendencje i korekty, muszą zostać wybite, aby dać sygnał na spadki, tak? Ponieważ jeżeli lokalnie, tak, bardzo lokalnie, w tych krótkich ruchach cenowych macie, załóżmy, e, lokalny trend wzrostowy, a globalnie jest trend spadkowy, tak, po prostu z, z wyższego interwału, tak, w dużym skrócie, to warto jest poczuć, aby ten lokalny trend też stał się spad spadkowym, wtedy dużo jest dużo większe prawdopodobieństwo, że cena będzie spadać. Zwróćcie uwagę. Tak tutaj pisałem, te oczywiście sekundka, o, muszą one zostać wybite, czyli właśnie dolna tendencja oraz zasięgi tych zielonych korekt, aby dać sygnał na spadki, tak, ponieważ aktualnie ten lokalny trend był tutaj trendem wzrostowym, ale w strefie spadkowej, więc zwróćcie tutaj uwagę. Warunkiem na spadki było przykładowo wybicie tendencji numer 1, tak? Czyli, jeżeli cena znajdzie się pod tendencją numer 1, miał być to sygnał na spadki, i drugi sygnał na spadki miał być, gdy cena wybije tendencję numer 2, tak? Czyli konkretne dwa warunki, zwróćcie uwagę. Jeden, drugi, czy one zostały zrealizowane? Cena, tutaj tak, wybiła pierwszą tendencję, tak. Tutaj tendencja numer 1, czyli od tego miejsca miał się zmienić trend na trend spadkowy. Oczywiście prawdopodobny stop-loss nad wszystkimi przewagami, czyli nad strefą. Cena jeszcze chwilę pobyła na tym poziomie, następnie spadła. Wybiła kolejną tendencję, co było kolejnym sygnałem na spadki i dalej mieliśmy tutaj ruch spadkowy, aż tutaj do ceny 7600. Cieszę się, że korzystaliście, ponieważ dostałem wiele komentarzy, e, czy na YouTubie, e, czy właśnie na Facebooku. Zresztą teraz spójrzmy na jednego z nich, na jeden właśnie z komentarzy. Tutaj, możecie zauważyć, Dominik napisał, moje pozycje rozegrane po oczekiwaniu na spadek, o którym mówił Radek. Dzięki, tutaj zwróćcie uwagę, po wybiciu tej dolnej tendencji, pozycja na spadki. E, kolejna pozycja na spadki, kolejna, której po zasięgach korekt. E, o 90 dolarów, 20 dolarów, 25 dolarów. Gratulacje Dominiku. Bardzo się cieszę, że skorzystałeś, jak i też wiele innych osób. Więc tak najbardziej ostatnia analiza była zrealizowana. Też pamiętajcie, że na moim kanale YouTube jest e, nagranie z Damianem. Czyli właśnie taki wywiad, o którym Was ostatnio informowałem dosłownie, chyba to była nawet wczoraj, Was informowałem, że będzie ten wywiad. I właśnie Damian pokazuje swój rachunek, mówi o tym, jak zrobił 70% w 10 dni przy bardzo, bardzo ograniczonym ryzyku. Ale my dzisiaj nie o tym, więc ostatnia analiza zrealizowana. Cieszę się, że korzystaliście. Teraz przejdźmy do aktualnej sytuacji na Bitcoinie. Aktualnie cena Bitcoina jest tutaj przy poziomie 7600-7800. Jak tutaj widzicie, jest duża aktywność kupujących, sprzedających. Tak, jest tutaj duża wartość transakcji. Tutaj od dołu istotnym poziomem może być tutaj ta strefa 7600 7680 z giełdy Bitfinex do 7800. Tak, ta zielona strefa, dopóki nie jest tutaj ona wybita w dół, tak, czyli to jest konkretny warunek, który e, tą przewagę zmienia ze wzrostowej na spadkową, tak, czyli dopóki ona nie jest wybita, to cały czas od tej strefy są możliwe dalsze. Wzrosty od tego miejsca, ponieważ po prostu od dołu widać, że duże transakcje są aktualnie pod ceną. Tak, ktoś tą, cenę, ktoś tą e, wartość, jeżeli chodzi o Bitcoina, na wykupuje, czyli do, możliwe są aktualnie od tej, której strefy zielonej jakiś tutaj lokalny wzrost jest możliwy, dopóki ta strefa nie zostanie wybita, ponieważ też trzeba wiedzieć, kiedy z danej pozycji wyjść. Kolejnym możliwym warunkiem na wzrost będzie przykładowo tutaj wybicie. Tej e, górnej tendencji numer jeden, czyli to będzie drugi warunek na możliwe dalsze wzrosty. Więc aktualnie jest jedna możliwa przewaga na wzrosty. Jeżeli zostanie wybita tutaj ta tendencja numer jeden, to możliwe, że dalej tutaj ten ruch wzrostowy się rozpocznie i dalej jeszcze do wybicia górą będzie poziom 8030. Czyli jeżeli cena zamknie się nad nim, to możliwe, że będzie jeszcze dalsza kontynuacja ruchu wzrostowego. Więc aktualnie. Oczekujemy rozwinięcia tej sytuacji, od dołu trzyma ta strefa, dopóki ona nie jest wybita, to prawdopodobnie jest tutaj lokalny wzrost, moim zdaniem, po wybiciu tendencji będzie kolejny możliwy sygnał i po której tego poziomu 8030 będzie możliwy kolejny sygnał na dalsze tutaj ruchy wzrostowe na Bitcoinie, ponieważ po prostu widać, jak tutaj w tym ruchu spadkowym były rozkładane zlecenia pod względem właśnie tych tutaj zasięgów oznaczonych właśnie tymi tutaj zielonymi korektami oraz od dołu widać dużą aktywność Handlujących na tych poziomach cenowych, które aktualnie są bronione, więc zobaczymy, czy ten, poziom, czy ten poziom zostanie utrzymany. Pamiętajcie o tym, że wybicie jest to zamknięcie się świecy, tak więc aktualnie ten poziom tutaj trzyma. Konkretne warunki znacie, więc. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji zgodnie z warunkami, które wcześniej określiłem. Też ostatnio wam, jak wiecie, mówiłem o tych możliwych spadkach, tak sam też oczywiście z nich skorzystałem. Jak najbardziej pozycja spadkowa bo tutaj w tym zasięgu cenowym 919200 9200 Stop loss był nad tą strefą, tak, czyli w okolicach 9350, zresztą przejdźmy teraz na chwilę na rachunek. I spójrzcie, tutaj mieliśmy właśnie pozycję sprzedaży, tak? Pozycja sprzedaży na której e, Bitcoinie o wartości 0,25, ruch spadkowy zgodnie z tą analizą, e, tutaj był ruch na 200 dolarów, 0,25 jest to wartość około dwóch Bitcoinów, więc tutaj był zysk około 480 dolarów, zgodnie z tą poprzednią analizą, był to krótki ruch, tak, ale ja, ja po prostu wiem, jak dużo jest okazji na rynku, tak, i po prostu wolę wziąć krótki ruch, po prostu wziąć swoje z rynku i tyle, niż czekać, wiecie, w nieskończoność, ponieważ okazji na rynku jest tak dużo, że spokojnie możemy z niego korzystać i naprawdę bezinwazyjnie, bez zbędnego ryzyka korzystać. Zresztą, Damian o tym mówi. Film jest oczywiście na moim kanale YouTube, taki właśnie wywiad z jednym z uczestników mojego forum. Na końcu, oczywiście, spójrzmy tutaj na cytaty. Tutaj przykładowa strona DNA rynków, gdzie właśnie są cytaty popularnych inwestorów. Przykładowo, dzisiaj będzie znów Warren Buffett. Historia uczy, że ludzie nie wyciągają z niej wniosków. Jak najbardziej z tym się zgadzam, bo jak wiecie, najgorszą sytuacją dla inwestora, czy w takim życiu codziennym, jest to, gdy po prostu my przykładowo nie wyciągamy wniosków ze swoich błędów, nie notujemy ich. A taka też mini, mini tip z mojej strony dla Was, dla Ciebie, że załóżmy, jeżeli masz jakieś pozycje stratne czy zyskowne, notuj w jakich warunkach, z jak, zgodnie z jakimi częściami Twojej strategii otwierałeś te pozycje, tak, dlaczego był zysk, dlaczego była strata, abyś później, załóżmy, powtarzał te dobre rzeczy, a niwelował te złe, bo wiesz jak duża jest różnica, gdy to zapiszemy. Niż gdy tylko o tym mówimy. Przykładowo, ja również zawsze biorę z rynku to, co ten rynek daje. Jak najbardziej można prowadzić tą pozycję, tak wystarczy zejść na niższy interwał, szukać tam przewag w tym kierunku, ale ja po prostu wyciągam, tak jak właśnie tutaj jest napisane, wyciągam właśnie z historii wnioski i wiem, że dla mnie dużo bardziej komfortowy jest handel na zasadzie po prostu precyzyjnego wejścia i po danym ruchu cenowym po prostu wzięcia swojego z rynku i po prostu odpuszczenia na jakiś czas, jeżeli chodzi o handel. Po prostu czekam na to, żeby się sytuacja określiła, tak jak teraz, tak. Od piątku do teraz, do poniedziałku minęło, e, minęły 3 dni i znów mamy analizę, ponieważ jest coś na rynku widać, ponieważ nie zawsze rynki są do handlowania. Pamiętajcie o tym. Również pamiętajcie o tym, że ostatnio w piątku tradera Udostępnimy dla Was taki mały prezent, właśnie nagranie o emocjach, ponieważ o nie dużo pytaliście. Więc, jeżeli ktoś jeszcze tego, jeszcze tego nagrania o emocjach nie odebrał, to pod spodem macie link. Dostawcie tego swojego maila, tam na tego maila przyjdzie Wam to nagranie, więc. Serdecznie Was zaprasza, zapraszam, bo o nie bardzo dużo pytaliście. I w najbliższy piątek tradera, czyli za 4 dni, będzie kolejna analiza i też będzie kolejne ważne nagranie. Nie o emocjach, a o czymś innym, przepraszam, nie nagranie. A specjalny raport, który Wam też pomoże jeszcze bardziej zrozumieć to, co dzieje się w świecie tradingu, jak i lepiej zrozumieć sam, samą istotę handlu. Więc czekajcie, do piątku będzie tam znów coś wartościowego dla Was, ponieważ o to też pytaliście i dlatego również udostępniam te materiały i inne rzeczy. Więc to będzie wszystko na dzisiaj. Cieszę się, że korzystaliście z kolejnych analiz. Do usłyszenia i pamiętajcie, żeby nic nie ominąć, więc zostawcie subskrypcję, jeżeli macie ochotę. Dzięki. Miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.